To jest drugi but tego dziecka. Tutaj nawet ktoś zostawił portfel. To jest takie życie, jest takie niesprawiedliwe, nie? Słuchajcie, to co nazywamy miejscem idealnym, czyli nikt nas nie widzi, my nikogo nie widzimy, piękna zatoka tylko dla nas, nie ma wiatru, jest pełen zasięg, bo my potrzebujemy internet, bo pracujemy online. Tak więc słuchajcie, no popatrzcie, teraz już jest dość ciemno i znaczy, no zaraz będzie zachód słońca, ale będziemy tutaj na pewno kilka dni i pokażę Wam, jak tutaj jest pięknie. Everyone's so happy now. Okay, off we go. Let's go. We've got a private beach. Dzisiaj zamiast pięknej historii o wschodzie słońca opowiem Wam smutną historię o nielegalnych emigrantach. Te śmiecie, które Wam teraz pokażę, nie było ich tu zeszłej nocy. Tej nocy psy wyjątkowo głośno szczekały i nie wiedziałam, co się dzieje. Powiem Wam szczerze, ale potem usłyszałam jakieś męskie głosy, takie hałasy, wiecie, jakąś jakby łódkę. No to wiecie, no nieraz jest w takich miejscach, przychodzą wędkować, prawda, jakimś tam pontonem, czymś tam, no trzecia w nocy było, to trochę wcześniej, nie? Z reguły to gdzieś bardziej nad ranem. No to trochę się zdziwiłam, no ale skąd wiesz, jak nie wiesz, prawda? Więc no nie reagowałam, poszłam spać. Wstałam tutaj wyjrzeć dokładnie do tego miejsca, dlatego że my jesteśmy schowani, o, jak widzicie tam, głęboko, więc nas nie widać, ale także my niczego nie widzimy. Tak więc musiałam wyjść zobaczyć, dlaczego psy tak długo szczekają, bo to, wiecie, normalna rzecz jest, że pies poszczeka w nocy, ale z reguły no, za jakiś czas się tam uspokoją, bo ktoś przejdzie, czy tam jakiś pies, no tam różne rzeczy, prawda? A tutaj szczekały i szczekały i nie chciały skończyć, więc po prostu wyszłam tu popatrzeć, co się dzieje. No i wiecie, ciemno było, więc wiele nie mogłam zobaczyć. No ale zobaczyłam tam, o co tak jak teraz właśnie widzicie, że pod tą górką niewiele widać, ale tam właśnie pod tą górką jakby zobaczyłam parę osób, że tam siedzi i tam jakiś mężczyzna stał, coś tam do nich mówił. No i tak sobie myślę, no nie wiem, no może idą na ryby, nie? No bo wiecie,
A zdarza się, nie? Na ryby to najlepiej biorą wcześniej rano, no to zaraz będzie wschód słońca, znaczy takie zaraz. Właśnie się zdziwiłam, 3 godzina to trochę za wcześnie, nie? No ale kto komu zabroni, prawda? Taka piękna tu woda, zatoka, no to może ja, wiecie, płyną sobie połowić ryby, albo ewentualnie, nie wiem, ponurkować. No tak mi się wydawało, że to mężczyźni, prawda? Że to są sami mężczyźni na początku i po prostu poszłam z powrotem spać. Tutaj zobaczcie takie większe opakowania po większych pompkach, takie 3 opakowania. Te wszystkie śmieci, które tutaj są, nie było ich zeszłej nocy. I popatrzcie tutaj na jakieś opakowania po czymś, butyl, rubber, tubis, nie wiem co to, made in India. I zobaczcie, tutaj są pampersy, więc wcale mi się nie śniło, tylko to naprawdę małe dzieci były. I o matko, tutaj jest but. Popatrzcie. Mały bucik. Tutaj jest drugi but tego dziecka. No ludzki dramat, słuchajcie. Ludzki dramat po prostu, straszny. My sobie tu, kurczę, sielanka. A tutaj ludzie walczą o życie po prostu. Jen, a tutaj jest taki malusieńki pampers. I jest, jak widzicie, zapakowany, pełny, pełna pieluszka, czyli po prostu malutkie dziecko. I jedzenie ktoś zostawił. I pełno tych pompek tutaj wszędzie jest. Pełno pompek. Zobaczcie. I tutaj właśnie jak wyjrzałam, to tutaj stała taka duża, taki duży ponton napompowany. To oni wszystko tutaj pompowali, tutaj wszystko na miejscu. No strasznie. Tu też opakowania po czymś, nie wiem co to jest. Co to było? Bo widać parę takich samych opakowań po czymś. Tak więc widać, że to nie jest pierwszy raz, tylko wszystko tak jakby przygotowane, zaplanowane. Bo tutaj w reklamówce jeszcze więcej tych pampersów, tak więc zobaczcie, pampersy, woda. Straszne to. Cieszmy się wolnością. No a teraz jak już sobie na spokojnie o tym wszystkim myślę, no to muszę wam powiedzieć, że no wiem dlaczego wybrali to miejsce. Po drugiej stronie, tutaj po drugiej stronie brzegu, dokładnie tam gdzie stoimy, to jest wyspa Kios, grecka wyspa, no czyli Unia Europejska, nie? I wiecie co, no nie mogę się dzisiaj otrząsnąć. No po prostu cały czas o tym myślę, wiecie, o tych ludziach, których tam... no nawet nie mogę powiedzieć, że widziałam, no jakby widziałam, ale tak, no nie wiem dokładnie, kim oni byli i, ale wiecie, tak mi cały czas to idzie przez głowę, jak to jest takie życie, jest takie niesprawiedliwe, nie? Że po prostu ty nie masz wpływu na to, w jakim kraju się urodziłeś, nie? Urodzisz się w jakiejś Ugandzie, czy gdzieś tam. Nawet my, wiecie, z Polski, nie? No nie wiem jak wy, ale na przykład ja to nienawidziłam, że jestem z Polski. Naprawdę. Dopiero zaraz jak podróżujemy, to nawet się okazało niechcący, że na rękę jest, że jesteśmy z Polski, bo jakby Polska to taki neutralny kraj. Nasz paszport jest dobry, bo jesteśmy w Unii. Tak więc właściwie z nikim nie mamy konfliktu, z żadnym krajem. Wiecie, jakichś takich, no... sytuacji, więc wizę można dostać do każdego kraju bez problemu, na granicach jest wszędzie bez problemu,
i poza Europą, nawet w wielu miejscach, oni nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska. I to jest super, nie wiedzą, więc nie mają żadnych uprzedzeń, żadnych, wiecie, stereotypów, żadnych po prostu, no nic. Więc teraz mówię, się okazało, ale też nie chcemy mieszkać w Polsce. Głównie z powodów ekonomicznych. Tam też są inne rzeczy, ale po prostu zawsze żeśmy uciekali z tej Polski, nie? Tak więc ja rozumiem tych ludzi, którzy uciekają, którzy nie chcą żyć w swoim kraju. Ale my to możemy się przemieszczać, nie? My mamy wolność, w którym kraju mieszkasz, czy gdzie pracujesz. Naprawdę mamy dużo swobody. A tacy ludzie, nawet żeby chcieli, prawda, to nie mają. I muszą na przykład, widzicie, tak nielegalnie przekraczać granice, jeszcze płacą za to ogromne pieniądze, jeszcze dobrze jak przeżyją, bo przecież ile ludzi na tych łódkach zginęło, albo na jakichś innych przejściach granicznych. To całe szczęście, że dzisiaj, słuchajcie, że takie spokojne morze, to na pewno tam bezpiecznie dotarli do brzegu. Ale przecież słyszycie nieraz w wiadomościach, jakie są wypadki. Straszne to jest. Tak pomyślcie sobie, czy wy byście właśnie narazili swoje życie, żeby mieć jakby lepsze życie, nie? Ale to też właśnie kwestia wyborów, nie? Że właśnie ktoś podejmuje ten wybór i jedzie na emigrację, bo chce mieć trochę lepsze życie. I na początku nigdy nie jest łatwo. Naprawdę zawsze jest ciężko. Ale to są właśnie takie wybory, jakie robimy, bo chcemy żyć lepiej. A tak naprawdę, jak wspomniałam, nie mamy wyboru, po prostu pecha mamy, że żeśmy się urodzili w tym kraju, czy w jakimś tam innym. Albo ktoś ma szczęście, że się urodził w tym kraju, albo w takiej rodzinie, czy w jakiejś tam innej rodzinie. No ale nic, właśnie, życie nie jest sprawiedliwe, nie dzieli po równo i trzeba pchać do przodu. Tutaj nawet ktoś zostawił portfel otwarty. Praktycznie wszystko wyciągnięte. Nie ma żadnych dokumentów. Jakieś papiery. To wygląda jak do salonu piękności, ale jest jakieś imię Hasan. Może to jakaś przykrywka. Może to ci są właśnie ci przemytnicy. Jakieś kartki, co to jest? O, jakiś przelew pieniędzy, 88 euro, tu jest nazwisko, jakiś numer telefonu, a tutaj może ktoś specjalnie zostawił ten portfel, może żeby się skontaktować z tymi ludźmi, nie wiem, jakiś adres, imię, też telefon. To nie wiadomo, czy tu się kontaktować, czy strach. Nie wiem, co zrobimy. I co to jest? Ty, będę wiedziała, skąd oni są. Bank des Etats de l'Afrique Centrale. No to z Afryki. To jest, wiecie co, jak to ten Etats de l'Afrique Centrale, to jest tak jak Unia Europejska w Europie, to w Afryce kraje też są zrzeszone, to Kongo, Kamerun, Angola. To jednak z Afryki. Imigranci z Afryki. Thank you.
No, na boso to nie polecam tutaj chodzić. Pięknie, pięknie, ale trzeba mieć buciki. Idź do góry. Jak do góry? No tak hura zrób. Mario, Mario's posing like so bad. Yes! Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.